W przedostatnim indywidualnym konkursie Pucharu Świata w skokach narciarskich. W pierwszej dwudziestce znalazło się czterech Polaków, w tym Jakub Wolny, który w pierwszym skoku poleciał aż 235,5 metra i pobił swój rekord życiowy. Zawody, w których najlepszy okazał się Niemiec Markus Eisenbichler. Na miejscu obserwował Mateusz Nowak. Kolejny raz Piotr Żyła udowodnił, że jest specjalistą od skoczni mamusich. Dziś oddał dwa bardzo dalekie skoki, które dały mu szóste podium w tym sezonie. Szczególne wrażenie zrobiła ta pierwsza konkursowa próba, w której Żyła wylądował aż na 242 metrze. Fajnie dzisiaj się latało, bardzo, bardzo fajnie, bardzo przyjemnie tutaj w ogóle być. Pogoda dziś też była super do latania, jestem zadowolony z dzisiejszego dnia. Daleko latali także pozostali biało-czerwoni. Gdyby dziś odbywały się zawody drużynowe, wygraliby je właśnie Polacy przed reprezentacją Słowenii, a to bardzo dobry prognostyk, no bo jutro w Planicy czeka nas właśnie drużynówka. Początek nietypowo przed południem, już o godzinie 10. Mateusz Nowak, Wiadomości, Planica.